Sponsorem programu jest firma Novis, właściciel marki Supermaja. Katarzyna Kaszluga, program Gość Tygodnia. Naszym gościem tygodnia jest doktor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Artur Lis, z którym będę mieć przyjemność porozmawiać na temat jego niezwykle ciekawych publikacji książkowych. Witam Państwa i witam Panie Arturze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Panie Arturze, większość z Pana publikacji jest na naszym stole, ale to jednak nie wszystko. Tak, tak, to prawda. Dzisiaj tutaj do Państwa biura postanowiłem przynieść te publikacje, które w sposób bezpośredni dotyczą naszej tutaj małej ojczyzny, ziemi sandomierskiej, także powiatu opatowskiego. No więc myślę, że warto zacząć od wszystkie te książki, o tym warto powiedzieć i podkreślić, ukazały się nakładem sandomierskiej drukarni Armoryka. Niewielka drukarnia, która właśnie publikuje także w niewielkich nakładach, ale co ciekawe, także warto podkreślić, że wszystkie te publikacje są dostępne dla czytelników nie tylko w formie papierowej, ale także właśnie w postaci e-booków, a jak wiemy, młodzież dzisiaj coraz częściej sięga do lektury właśnie elektronicznej. Nie tylko młodzież, ponieważ my też, mimo że dzisiaj jesteśmy niezwykle zabiegani, to też wieczorem sięgamy po książkę, może nie tradycyjną, ale na laptopie czy tablecie możemy sobie poczytać. Tak, to prawda. No może telewizja, smartfony, to wszystko gdzieś tam wypchnęło książkę, ale myślę, że przed nami jesień, więc cóż dobrego, jak nie dobry wieczór z dobrą książką. Chciałbym więc Państwa zaprosić do lektury wybranych publikacji. Może zacznijmy od książek, które jakby tworzą jedną serię, są związane z patronem ziemi sandomierskiej, diecezji sandomierskiej, mianowicie mowa tu o błogosławionym Wincentym Kadłubku. Niedawno ukazała się dwutomowa książka, właśnie jest to Homo Literatus, a więc człowiek literatury, studia poświęcone Wincentemu Kadłubkowi. Publikacja ta składa się z dwóch tomów i odpowiednio jest to podzielone na cztery działy. Pierwsze dwa działy w tym pierwszym tomie to życie i dzieło, a więc tutaj na kartach tego pierwszego tomu czytelnik może znaleźć informacje o życiu błogosławionego Wincentego Kadłubka, naszego rodaka, bo pochodził właśnie z Karwowa w gminie Opatów. Tutaj był związany z Bazyliką Najświętszej Marii Panny, będąc przez lata prepozytem. No i właśnie także stąd udał się do Krakowa, gdzie przez 10 lat pełnił funkcję biskupa krakowskiego. Myślę, że możemy być dumni, że mamy takiego właśnie rodaka, jakim jest błogosławiony Wincenty Kadłubek. Także na temat jego życia, ale także kroniki polskiej, bo przecież jest on znany przede wszystkim uczniom, ale i nam wszystkim jako autor, pierwszy Polak, który sięgnął i spisał dzieje naszej ojczyzny, kronikę Polaków. Więc informacje ogólne na temat tej kroniki w drugiej części tego pierwszego tomu. Dalej mamy tom drugi, studia poświęcone Wincentemu Kadłubkowi i tutaj czytelnicy znajdą informacje na temat kultu Wincentego Kadłubka. Jak już powiedzieliśmy, to jest osoba wyniesiona na ołtarze, jest osobą błogosławioną, nadal czekamy na jego rychłą kanonizację i właśnie druga część, drugi tom jest poświęcony także naszej ziemi, ponieważ kult Wincentego Kadłubka to także Karwów, miejsce narodzenia, źródełko, gdzie można napić się, jak mieszkańcy wierzą, wspaniałej wody.
No, tutaj mamy wodę, myślę, że następnym razem do redakcji. Nie Skarbowa, ale tak, następnym razem myślę, że poprawimy się. Przywiozę też jako mieszkaniec Skarbowa właśnie wodę z tego cudownego źródła. Więc kult Wincentego Kadłubka w Karwowie, w parafii Włostów, gdzie według tradycji miał zostać ochrzczony Wincenty Kadłubek, i właśnie tutaj na ziemi sandomierskiej jest przedmiotem drugiego tomu. I także mamy tutaj wykaz bibliografii, literatury i dokumentów związanych z właśnie życiem i działalnością Wincentego Kadłubka. Więc są to dwa tomy Homo Literatus, ale nie są to jedyne książki poświęcone tej postaci, bo ja jako mieszkaniec Karwowa sam tam się urodziłem i tam jakby żyłem w tym kulcie, dlatego też zadawałem sobie od samego początku pytania, kim jest właśnie ten słynny mieszkaniec właśnie ziemi opatowskiej, i stąd też inne książki. Mamy tutaj książkę. Wyprzedził pan teraz moje pytanie, tak, pan doktor, ponieważ miałam właśnie zapytać, skąd wybór właśnie takiej tematyki i dlaczego postać Wincentego Kadłubka? Tak, myślę, że tutaj do końca nie odpowiem na to pytanie, bo tym bardziej chciałbym zachęcić czytelników do zapoznania się z poszczególnymi tymi książkami. Ale jak najbardziej jako mieszkaniec Karwowa wzrastałem tutaj w kulcie Wincentego Kadłubka, wiedząc, że jest on pierwszym historykiem Polaków, Polski, spisał dzieje naszej ojczyzny. Także pomalutku sięgałem do różnych opracowań, które przybliżały tą postać, i postanowiłem sam właśnie podjąć się opracowania jego życia, dzieła i kultu. Także kolejne publikacje dotyczące tej niezwykłej postaci to też praca pod tytułem Problemy prawne kanonizacji Wincentego Kadłubka. Po części o tym też jest mowa w drugim tomie Homo Literatus. Tutaj jest to już rozprawa stricte historyczno-prawna i stawiamy pytania na temat, jakie są szanse o jego rychłą kanonizację. Jest także opis procedury, prawa kanonicznego, prawa kanonizacyjnego właśnie na temat wyniesienia Wincentego i ukazania jego chwały właśnie w Kościele Powszechnym. Dalej mamy także, myślę, że to już jest bardziej taka lekka publikacja, bo jest to książeczka Sentencje Wincentego Kadłubka, a więc złote myśli, które pochodzą z jego dzieła. Tak patrząc na panią, przypomniała mi się jedna, i może też, żeby nie zanudzić naszych tutaj słuchaczy. Właśnie miałam zapytać, czy ma pan jakąś taką ulubioną? O kobietach. Mam o kobietach. O kobietach Wincenty powiedział, no może wiadomo, był on osobą duchowną, to jest okres średniowiecza, więc tutaj nieco inaczej może patrzono także na rolę kobiety w społeczeństwie, ale Wincenty powiedział bardzo ładne słowa. Kobieta rzadko dobra, lecz która dobra, korony godna. Także takie ładne słowa na temat kobiet. Wybór sentencji, także tych, które są związane z miłością do ojczyzny, bo Wincenty jest także propagatorem właśnie patriotyzmu, miłości do ojczyzny. Na pewno wszyscy mamy przed oczyma obronę Głogowa. Także to wszystko znajduje się w opisach w kronice Wincentego Kadłubka. No i myślę, że już ostatnia książka z tej serii to jest Wincenty Kadłubek, bibliografia, biobibliografia, a więc zestawienie szerokiej literatury, która jak kula śnieżna na przestrzeni wieków, bo wiemy, że Wincenty Kadłubek to jest przełom XII i XIII wieku. Od tamtej pory na jego temat narastała literatura i wykaz tej publikacji znajdujemy w tej książeczce, ale także mamy bogaty wstęp, który jest przetłumaczony na języki obce, który przybliża czytelnikowi takie najważniejsze jakby hasła przedmiotowe związane z tą postacią, a więc tutaj mamy miejsce pochodzenia, studia, prawo w kronice Polaków, czas i miejsce spisania kroniki, czas, kiedy spędził jako biskup krakowski, następnie okres, kiedy był cystersem w Jędrzejowie, kult,
dzieje bajeczne i także krótkie informacje na temat samej jego kroniki. Więc tutaj też taka publikacja. Wszystkie te publikacje są dostępne właśnie na stronie internetowej drukarni Armoryka w Sandomierzu. Jednak pana chciałam o to zapytać, ponieważ nie zajmuje się pan tylko i wyłącznie błogosławionym Wincentem Kadłubkiem, tylko też właśnie innymi postaciami, które odegrały w naszej historii Polski, nie tylko regionu, ważne kwestie. Prawda? Tak, skoro pani redaktor o tym zaczęła mówić, to myślę, że tutaj warto wskazać na postać, no może nie błogosławionego, Wincent jest błogosławionym, tu mamy przykład ze świętym Stanisławem ze Szczepanowa, więc też postać bardzo ważna dla nas, dla Polaków, dla historii Kościoła. Więc słynny opis konfliktu między biskupem a królem Bolesławem Śmiałym, jakie, no, do których doszło, do tej tajemniczej zbrodni, jaka dokonała się w 1079 roku, w wyniku której biskup stracił życie, został podziabany. Później była taka piękna legenda, że tak samo jak to ciało świętego Stanisława w sposób cudowny zrosło się, tak też Polska podzielona na dzielnice również będzie zjednoczona i znowu będziemy silnym państwem, jednym narodem. Więc tutaj na temat świętego Stanisława taka książeczka Święty Stanisław, rzeczywistość i legenda. To już jest oczywiście postać historyczna, ale mamy także jeszcze publikację o właśnie postaci bajecznej. Także jest to nawiązanie też do kroniki Wincentego Kadłubka, bo w jego kronice po raz pierwszy spotykamy się z krakiem, spotykamy się ze smokiem wawelskim, którego autor nazywa całożercą, ale także spotykamy się z księżniczką Wandą, córką kraka, ponieważ krak miał dwóch synów, oczywiście według legendy obydwaj mieli walczyć ze smokiem. Stało się tak, że smok został pokonany przez młodszego z braci, a król powiedział, że ten, który pokona smoka, dostanie całe dziedzictwo. Więc starszy brat, będąc zazdrosny o powodzenie młodszego brata, zabił po prostu swojego brata i przedstawił władcy, że to smok zabił młodszego brata, a on później go pomścił. Ale jak my to wiemy i tutaj w tych powieściach Wincentego też musi być jakiś morał, sprawa wyszła na jaw i młodszy brat został wygnany, a władzę objęła piękna księżniczka Wanda. Tylko to nie jest ta Wanda, którą my znamy, która nie chciała Niemca, tylko u Wincentego ona wcale nie popełnia samobójstwa. Owszem, jest najazd władcy lemańskiego, a więc niemieckiego, tylko że sytuacja jest taka, że naprzeciw wojskom germańskim wychodzi piękna Wanda, a ci rycerze, widząc tak piękną, urodziwą panią, po prostu odmówili walki. I wtedy to ten władca lemański popełnia samobójstwo, no, skoro jego żołnierze nie chcą walczyć z piękną kobietą. O szczegółach zachęcam państwa do książki o Wandzie, córce kraka. Z innych publikacji warto nawiązać do naszego tutaj podwórka, do ziemi sandomierskiej, a także do Opatowa. Tak, i tutaj mamy serię takich książeczek, jak na przykład Wycieczka archeologiczna po Opatowie. Jest to reprint opisu Opatowa z połowy XIX wieku. Jak wyglądał Opatów w XIX wieku, jak odbywały się targi, jakie były problemy tego miasteczka właśnie nie tylko w XX, ale właśnie w XIX wieku, to o tym mogą państwo dowiedzieć się z lektury Wycieczki archeologicznej po Opatowie. Przybliżył pan też historię Żydów na ziemi opatowskiej, tak? Tak, jest też taka niewielka książeczka, jak pani redaktor zauważyła, tutaj Żydzi w Opatowie, to jest tylko zarys, jak państwo widzą, większość tych publikacji jest niewielka, więc może tymczasem zachęca do lektury, że można spokojnie wziąć tą książkę, przytulić na noc i tak, z nimi na się... na jeden wieczór przy ciepłej herbatce. Dokładnie tak. Tutaj dotykamy zagadnień wspólnego
dziedzictwa, jakim jest współistnienie dwóch kultur, kultury żydowskiej i kultury właśnie chrześcijan w Opatowie. Przez wiele wieków, od połowy XVI wieku aż do właśnie totalitaryzmu, do II wojny światowej, Opatów, można powiedzieć, że prawie pół na pół to byli mieszkańcy, z jednej strony właśnie Żydzi, z drugiej strony chrześcijanie. I jak wiadomo, przy takim współsąsiedztwie dochodziło często do różnych konfliktów, do różnych potyczek, ale także do współistnienia ze sobą, do współpracy, więc różne opisy archiwalne dotyczące na przykład uratowania Żydówki tonącej w Opatówce, ale także do różnych bijatyk, do różnych konfliktów, do jakich dochodziło w czasie sejmiku, jaki miał miejsce w kolegiacie świętego Marcina w Opatowie. To wszystko nam przybliża te setki lat historii Żydów od połowy XVI wieku, aż niestety do likwidacji tej populacji także w Opatowie. I tutaj krótko chciałbym powiedzieć, że w tej publikacji czytelnik znajdzie także ciekawy fragment przetłumaczony na język polski monografii, jaka ukazała się pod tytułem Apt. Właśnie ukazała się w Izraelu po II wojnie światowej. Niewielka grupa Żydów, która uratowała się z kataklizmu II wojny światowej, około 300 osób. Oni, którzy akurat znaleźli się w Izraelu, postanowili opisać i spisać dzieje Żydów w Opatowie. Taka monografia ukazała się w latach 60. XX wieku i fragment streszczenia, podsumowania tej pracy, głównych jego wątków i haseł, została tutaj przetłumaczona na język polski. Więc też takie archiwalne, historyczne informacje na temat właśnie opisu synagogi, jak ona wyglądała, jak była zbudowana, co znajdowało się w środku, jak wyglądało to współistnienie chrześcijan i Żydów, właśnie także spisane ręką autorów żydowskich, można znaleźć i czytelnicy znajdą w tej krótkiej książeczce Żydzi w Opatowie. Nie są to jedyne książki, które dotykają właśnie ziemi opatowskiej. Jest jeszcze taka książeczka jak Kolokwia opatowskie i tutaj też dotykamy zagadnień takich historycznych z XII wieku, z początków XIII wieku. Mowa tutaj jest o dwóch ważnych zjazdach możnych i duchowieństwa, jakie miały miejsce pierwsze w 1189 roku. I tutaj tylko powiem Państwu, że jest to zjazd, w którym po raz pierwszy w źródłach pojawił się i Wincenty Kadłubek jako świadek tych wydarzeń, jak również po raz pierwszy w historii pojawiła się nazwa Opatów, bo wcześniej Opatów był nazywany Żmigrodem. Więc opis tego dokumentu, jaki został spisany przez Kazimierza Sprawiedliwego, opis tego zjazdu możnych, to jest jakby pierwszy rozdział tej książeczki, a drugi to jest właśnie dokument z 1206 roku, w którym już znajdują się członkowie kapituły opatowskiej. Stąd też od tego dokumentu z 1206 roku niedawno obchodziliśmy jubileusz 800-lecia właśnie kolegiaty kapituły opatowskiej. Więc tutaj o szczegółach oczywiście zachęcam do naszych słuchaczy do lektury. Warto naprawdę. Kolejna publikacja to Włostów, a więc rzut beretem, można byłoby powiedzieć, od Opatowa, w kierunku Sandomierza. Też średniowieczna osada Włostów. Jest to też ważne, ponieważ ta miejscowość szczyci się, że właśnie w tym starożytnym kościele miał zostać ochrzczony błogosławiony Wincenty Kadłubek. I tutaj publikacja to są zagadnienia nie tylko stricte dotyczące samej parafii, jak wyglądał kościół, jakie były wizytacje, jakie były problemy związane z funkcjonowaniem tej parafii przez wieki i przynależności w podziale terytorialnym państwowym, kościelnym,
ale także mamy rozdział dotyczący pałacu Karskich we Włostowie, jego roli, jaką odegrał w XIX wieku. Dzisiaj możemy niestety zwiedzać tylko ruiny tej pięknej budowy z drugiej połowy XIX wieku. Także tutaj znajdziemy informacje z dziejów parafii Włostów. I jeszcze mamy serię takich prac, które dotykają zagadnień historyczno-prawnych. Mamy tutaj książeczkę dotyczącą na przykład pracy Oswalda Balzera. To jest słynny prawnik, także twórca szkoły lwowskiej, ale on także jako pierwszy podjął się inicjatywy opublikowania Corpus Juris Polonii Medievi, a więc wyboru źródeł polskiego średniowiecza, właśnie tych, które dotyczą pomników prawa. Reprint dzieła Oswalda Balzera z jego już tomu, który ukazał się po jego śmierci. Tutaj znajdziemy właśnie reprint pracy Balzera, ale także z aneksem i krytycznym wstępem mojego autorstwa. Także Oswalda Balzera, krótka, niewielka książeczka, opisująca, również zapraszająca czytelnika w bardzo ciekawe czasy wieków średnich. To jest przegląd palatynów polskich w czasach panowania pierwszych piastów, a więc między innymi informacja o słynnym palatynie Piotrze Włostowicu, no być może właśnie Włostów, o którym przed chwilą mówiliśmy. Ja na to zwrócić uwagę. Tak, to jest też nawiązanie, bo i ten kościół uważa się przez niektórych za właśnie fundację Piotra Włostowica, ale ojciec Piotra Włostowica miał na imię Włost, więc tutaj też takie związki terytorialne jak najbardziej widzimy. Ciekawe informacje na temat opisu życia i działalności najstarszych palatynów w czasach średniowiecza w XII wieku. Może ja panu pomogę, jest lepiej tutaj się. Tak jest. Tak, mamy tutaj jeszcze książeczki, które też dotyczą pewnych aspektów historyczno-prawnych, a więc dyplomy Bolesława Wstydliwego dla Katedry Krakowskiej. To są zagadnienia, które dotykają tutaj problematyki emancypacji kościoła spod władzy piastów, a więc tutaj rozbicie dzielnicowe to był też taki czas, który Kościół chciał wykorzystać, aby dopominać się o swoje prawa, o swoje sądownictwo, o właśnie jus soli. I tutaj mamy opis dokumentów właśnie panowania władcy związanego z Sandomierzem, ponieważ tutaj Bolesław Wstydliwy to był władca, który panował w Małopolsce, w Sandomierzu, w Krakowie i właśnie on tutaj również swoimi dokumentami dbał o prawo kościoła. Także zachęcam do lektury tej książeczki. Tutaj mamy jeszcze książeczkę Dwie elekcje. To po części też nawiązujemy do tych czasów średniowiecza, ale jest to zagadnienie właśnie wyboru na biskupa krakowskiego Wincentego Kadłubka. To było też ważne wydarzenie pod kątem historii Kościoła, ponieważ po raz pierwszy podczas tej elekcji po śmierci biskupa Pełki w Krakowie, to sami kanonicy spośród siebie wybrali nowego biskupa. Nie był to łatwy wybór, bo początkowo część kanoników wybrała biskupa płockiego Getkę Sasinowica, ale sprawa trafiła do papieża i sam papież Innocenty III podjął taką decyzję, że skoro kontrkandydat Wincentego już jest biskupem płockim, to nie należy pozbawiać tamtych parafian, tamtych mieszkańców, pasterza swojej owczarni, a napisał, że skoro tak dużo słyszał o wykształceniu, o wielkiej mądrości Wincentego Kadłubka, to Innocenty stwierdził, że najlepszym kandydatem na właśnie stanowisko biskupa krakowskiego będzie nasz rodak Wincenty Kadłubek. O szczegółach tej ciekawej elekcji, pierwszej elekcji, jaka dokonała się w Polsce, właśnie w tej książeczce Dwie
elekcje. Tutaj mamy jeszcze po dwóch elekcjach dwie bajki. Tak. Też przez pana opracowana książka i tak. Też z podtekstem historycznym. Tak, jak najbardziej. To myślę, że tak można powiedzieć na zakończenie, że jest to książeczka, ponieważ kończąc studia podyplomowe z edytorstwa trzeba było napisać taką pracę zaliczeniową. No i to jest właśnie ta moja praca zaliczeniowa. Jest to edycja bajek dla dzieci autorstwa Antoniego Lange pod tytułem Dwie bajki, ale tutaj znajdą państwo jeszcze szereg ilustracji, które są właśnie z ziemi opatowskiej i sandomierskiej. Są to piękne obrazy i tutaj jest bogata grafika. Głównie jest to Leszczków, gmina Lipnik, piór autorstwa Zygmunta Niewiadomskiego, mieszkającego w Leszczkowie i właśnie te jego obrazy tutaj bardzo, no myślę, że one tutaj akurat są czarno-białe, ale w oryginale one są kolorowe, ale one także oddają taki klimat bajeczny. No i dlatego znalazły się w tej książeczce. A proszę powiedzieć, jak pan przygotowuje się do pisania? Jak wygląda ten warsztat? Czy tutaj też jest potrzebna tak zwana wena autora? Jak najbardziej. To nie jest tak, że możemy przejść do tego tak jak do innych czynności, że wchodzimy. No, przede wszystkim trzeba tutaj przeprowadzić odpowiednią kwerendę badawczą, a więc poszukiwanie odpowiednich źródeł, literatury przedmiotu. No to nie jest tak, że piszemy, siadamy i tutaj czekamy na natchnienie. No, jest to taka praca, która wymaga takiej autodyscypliny. Ja akurat jestem pracoholikiem, no lubię pracować i lubię to, co robię i wszystkie te prace wypływają także z serca, z miłości także do naszej tutaj małej ojczyzny, dlatego tym bardziej fajnie jest zgłębiać tajniki, dzieje właśnie tutaj tych naszych miejscowości, ważnych postaci, które na trwałe wpisały się w ziemię sandomierską, opatowską czy całej także naszej ojczyzny. A co w planach? Co w planach? No dobre pytanie. Myślę, że to pytanie, myślę, że dlatego warto żyć, że tak naprawdę nie wiemy, co nas czeka. Ja tutaj oprócz tej twórczości, także naukowej, na co dzień pracuję w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, więc tego czasu na pisanie tak naprawdę zbyt dużo nie mam, tylko wieczorami. Ale cieszę się, ponieważ praca w agencji daje mi także możliwość do spotkania z ludźmi. A dla mnie to jest bardzo ważne, taki kontakt bezpośredni z mieszkańcami, z osobami, które przychodzą, jest dla mnie bardzo dużą wartością dodaną. Więc może takim akcentem na koniec będzie właśnie coś dotyczące pana drugiej pracy, tak? Tak. Koła gospodyń wiejskich z regionu mogą liczyć na wsparcie od rządu. Mogą, tak. Mają wsparcie i chyba będą mieć przez jakiś dłuższy czas, prawda? Tak, jak najbardziej to prawda. Myślę, że to pytanie akurat bardzo dobrze wkomponowuje się w te programy, które teraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje. Są środki dla kół gospodyń wiejskich i tak naprawdę to teraz zamykamy jeden program. Jest to program Szczepimy się z KGW. Koła gospodyń wiejskich, które są zarejestrowane w naszym rejestrze, które prowadzi Agencja Restrukturyzacji, mogą uzyskać właśnie środki 8000 zł na organizację wydarzenia, festynu, podczas którego oczywiście będzie obligatoryjnie punkt szczepień, bo to jest jakby podstawowy warunek, że musi być co najmniej przez 5 godzin punkt, gdzie uczestnicy tego wydarzenia będą mogli zaszczepić się. Ale jest to także przedsięwzięcie, które integruje mieszkańców, ponieważ dane koło organizując festyn zaprasza mieszkańców, a to jest chyba w dzisiejszych czasach, gdzie nawet na wsi ludzie są dla siebie obcy, anonimowi, to ta integracja jest bardzo ważna i cieszę się, że właśnie z powiatu opatowskiego, gdzie mamy już ponad 60 tych kół, ponad 20 kół już z tych środków skorzystało. I do końca września takie festyny odbywają się i nadal są planowane. No i mi osobiście też bardzo przyjemnie jest w wielu takich
takich wydarzeniach uczestniczyć. A kolejne środki to są środki przeznaczone przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego na działalność statutową kół. Wszystkie koła, które są zarejestrowane w agencji, mogą pozyskać środki na działalność statutową i w zależności od ilości członków, członkiń koła gospodyń jest to kwota odpowiednio 5, 6 i 7 tysięcy złotych i te pieniążki, te wnioski możemy składać do końca września. Dziękuję bardzo i nie dopytuję, ponieważ już niebawem na portalu telewizji STV będzie stosowny materiał rozwiewający wszystkie wątpliwości co do kół gospodyń wiejskich. Dziękuję bardzo, pani redaktor. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo i dziękuję również państwu za uwagę. Na następny program Gość Tygodnia zapraszam już w najbliższą środę. Do zobaczenia. Sponsorem programu jest firma Novis, właściciel marki Supermaja.